na początku lipca przystąpiono do oblężenia Stawiszcza. Miasteczko to miało silną załogę, a Czarniecki, by odstraszyć innych buntowników, postanowił je zdobyć. Początkowo próbowano szturmu, jednakże został on odparty. Zdecydowano się więc na regularne oblężenie. Miasto otoczono szańcem i szczelnie rozmieszczono wojsko. Reszta sił wciąż operowała na Zadnieprzu, gdzie pozwalano Tatarom na zagarnianie Jasyru. Z powodzeniem też stłumiono powstający ruch na Bracławszczyźnie. W tym czasie pod Stawiszczem trwały drobne starcia. Dopiero przybycie ciężkich dział pozwoliło uczynić przygotowania do szturmu generalnego. Atak nie był jednak konieczny, gdyż kilkunastodniowy ostrzał sprawił, że załoga zaniechała dalszych walk i złożyła przysięgę wierności królowi. Było to znaczne osiągnięcie, które w połączeniu z sukcesami odnoszonymi w polu sprawiało, że sytuacja wydawała się być pod kontrolą. Z ważniejszych ośrodków buntownicy trzymali się w Lisiance, Medwinie i Kaniowie, a zima przerwała działania. Początkiem 1665 roku bunt znów zaczął przybierać na sile, czego skutkiem było zabicie nielicznej załogi Stawiszcza i ponowne opowiedzenie się jej ludności za carem. Czarniecki rozpoczął kolejną akcję pacyfikacyjną, ponownie kierując się do Stawiszcza. Tym razem oblężenie nie trwało jak poprzednio 4 miesięcy, a szybko poradzono sobie z wrogiem. Wódz Polski Pomny ponownej zdrady miasta wydał rozkaz, by wymordować wszystkich jego mieszkańców, a według różnych danych mogło to być od kilku do 10 tysięcy ludzi. Po tym wszystkim miasto spalono i zrównano je z ziemią. Była to ostatnia już akcja zbrojna wojewody ruskiego i kijowskiego, który został wezwany do Warszawy, gdyż otrzymał stanowisko hetmana polnego. Nie było mu jednak dane otrzymać buławy. Wskutek odniesionych ran pod Lisianką lub Stawiszczem, nieopodal Lwowa po niemal 45 latach walk zmarł Stefan Czarniecki. Śmierć tego niestrudzonego i lojalnego żołnierza, ale także bezwzględnego statysty dążącego do realizacji swych śmiałych celów, była szokiem dla stronnictwa francuskiego. W czasie, gdy wojowano po obu stronach Dniepru, trwały już rozmowy pokojowe z wysłannikami cara, a dworskie intrygi wchodziły w kolejną fazę. Para królewska postanowiła rozprawić się z twarzą stronnictwa opozycji, Jerzym Sebastianem Lubomirskim. Zarzucano potężnemu magnatowi spisek obalenia obecnej władzy, założenia konfederacji wojskowej, namawiania do rokoszu, odmowę udziału w wojnie z Moskwą, agitację przeciwko dworowi czy ujawnianie tajemnic państwowych. Słowem, został oskarżony o zdradę stanu. Mimo licznego poparcia szlachty, Lubomirski został skazany na karę śmierci, utratę wszystkich godności i pozbawienie dóbr. Na wieść o wyroku infamis wraz z rodziną i prywatną armią ruszył na Śląsk, by dalej szukać pomocy u cesarza i elektora brandenburskiego. Już niebawem Jan Kazimierz miał poznać konsekwencje skazania Jerzego Sebastiana Lubomirskiego.